Gdzie jesteśmy? To kryjówka Alejandro. Dał mi na miary na wszelki wypadek. A czemu mnie nie dał? Były mi potrzebne. A mnie niby nie były? To pułapka. Alejandro ją uzbroił. Skubaniec. Spójrz. Ani kroku! Kim jesteście? Rodolfo! Soap! Ghost! Żyjecie! Zgadza się. Dobrze was widzieć, amigos. Wzajemnie, amigo. Niezły rzut. Gdzie byliście? Uciekaliśmy. Ja uciekałem. Ghost czekał na mnie. Chyba dobrze, nie? Nie. Tak. Działamy razem. Wszyscy. To wpadka na mojej warcie. Pomóżcie mi to naprawić. Nikt nie walczy sam. Co odwalił Graves? Nie wiemy. Las Almas może kupić każdego. Nie nas. Na razie. Generał Shepard, Laswell i ktokolwiek spoza tego grona jest potencjalnym wrogiem. Z jednym wyjątkiem. Alejandro. Musimy go odbić. Chodźcie. Graves przetrzymuje go tutaj. Jego własne tajne więzienie. Mój oddział też tam przebywa. To jak ich odbijemy? Włamiemy się. I za to kocham Ghosta. Masz może coś więcej niż to? Dużo więcej. Dobra. Stary, potrzebny nam pojazd. Najlepiej pancerny. Alejandro zadbał o wszystko. Oj, zadbał. Odbijmy go. Stare więzienie znajduje się na odludziu nieopodal Las Almas. Było dobrze zabezpieczone, ale po przewrocie Narcos zostało zamknięte. Nie ma tam lotniska, ale spodziewajcie się śmigłowców. Pojedziemy kawałek, a dalej z buta do punktu infiltracji. Tutaj. Jeśli wieże strażnicze są obsadzone, musimy je zdjąć jako pierwsze i wejść po linach na mur. Co z kamerami? W pokoju ochrony jest monitoring. Użyjemy ich do znalezienia Alejandra i reszty twoich ludzi. Dzieli rządź. Rudy będzie szukać Ala, a ja użyję kamer i pomogę Ghostowi zaminować kluczowe miejsca. Dywersja i sabotaż. Nieźle, Johnny. Uczyłem się od najlepszych, poruczniku. Kiedy namierzymy Alejandro i Los Vaqueros, przegrupujemy się i uwolnimy ich. Weźmiemy dodatkową broń, żeby uzbroić moich ludzi i utorować drogę ucieczki. Jakieś pytania? No co czekamy? Graves umocni to miejsce. Na pewno wystawi patrole. Jak w banku. Mamy sprzęt? Spluwy, naboje i paczka ładunków. Mam miotacz harpunów. Wciągarki? Mam. Mam. Alejandro jeszcze żyje? Na pewno. Za mną. W lewo. Za mną. Idźmy tą drogą. Wow. Dobry karabinek. Dobry karabinek. Będzie ciekawie. Troszkę tak... Rudy, jak długo... Ciemno. 20 lat. Zaciągnęliśmy się razem. To największy twardziel w całym regimencie. Lepiej mu nie podpadać. Mieliśmy takie powiedzenie. El único que puede matar a Alejandro es Alejandro. Co to znaczy? Alejandra zdoła zabić tylko Alejandro. Dobrze, że jest po naszej stronie. A huevo. Chwila. Dobra, takie naleciałości oczywiście. Językowe spoko. Dwóch snajperów, pierwsza wieża. Soap, ty bierzesz jednego, ja drugiego. Mówisz? Którego masz? Cienie padły. Niezłe strzały, Hermanos. Oflankuję i oczyścimy pole. Rudy, pomóż nam. Soap, wstrzymaj ogień! Spoko, spoko. Zbliża się śmigłowiec. Wygląda na zrzut zapasów. Tak jest. Kurde. Musimy odbić tego Alejandro. Skałami i jeden szam po prawej. Zajmij się najpierw tymi dwoma przy wozie, reszta ich nie zauważy. Dobry pomysł. Soap, na mój znak, zdejmij tego w czapce. Gotowe. Dobra, 3, 2, 1. Dobrze, dwóch leży, ruszamy. Dobra, idę do ciebie, bo... żeś polazł. Ale ładnie się komunikują, nie? Dwóch na prawo od pojazdu. Ja załatwię tego po drugiej stronie. Tych dwóch?
Czekaj, jednym strzałem spróbuję. Czysto. Czysto. Misja snajperska się przydała, co? Stawy wieży, tam wchodzimy. Po cichu. Ale ci się znają jak stare konie. Dobra, fajnie, fajnie. Tutaj czuć, że będzie ciężko, ale... Mam dobre przeczucia, o dziwo. Dawaj, wieża strażnicza. Haki? Nieźle. Ruszaj, poruszniku. So, osłań. Dobra. Teraz ty, so. Trzymać ogień na górze. Dobra. Sprzęcik jak zwykle. Pierwsza klasa. Każda misja inna. Tak jest. Rewelka. Idę za tobą. Do pomieszczenia ochrony. Za mną. Poszukaj włazu z drabiną. Gotowe. Dobra, włazem. No, tutaj dwóch było, nie? Na straży. Dobra, schodzę. Nad sobą. Ten już survival przeżył, to... To wszystko przeżyje. Jesteśmy. Ruszamy. Budynek Dobra. Ochrony jest przed nami. W środku jest monitoring. Idziemy szybko i nisko. Szybko i nisko? Musimy ich sprzątać, zanim wezwą kumpli. W środku lepiej użyć broni bliskiego zasięgu. Dobry pomysł, poruczniku. Wbijamy tam. Za tobą, Soap. Okej, zobaczmy na tłumiczku. Cichutko, cichutko. Wykorzystamy system, żeby znaleźć moich ludzi. I Alejandro. Musimy pomieszać wrogom szyki. Podłożę ładunki na zewnątrz. Soap, poprowadzisz mnie. Jasne. Siadaj za kamerami. Okej. Dobra, to mi się podoba. Tak jest. Wychodzę. Obserwuj. Tak jest. Powodzenia. Spoko. Ładunki wybuchowe. Soap, powiedz mi, kiedy mogę przejść przez bramę. Leć. Dobra, czysto. Dawaj teraz. Użyj kamery z przodu i wypatruj zagrożeń. Jasne, jasne. A tu w jedynce chyba była taka misja, nie? Eskortowa, ale nie... Ruszać. Z takim specjalistą tylko... Tylko jeden dzień. Prosta sprawa. Tą panią ambasador chyba żeśmy. Czas na ostrą zabawę, poruczniku. Dzień padł. Dobra, jak tam dalej? Poczekaj, poczekaj. Dobra, tu byśmy mieli trzech. Uważaj, góra. Cień na balkonie. No tego by można sprzątnąć w sumie. Poczęstuj go ołowiem. Odrobina pomocy zawsze się przyda, co? Skup się, Johnny. Tak tylko mówię. Trzymaj się planu, sierżancie. Ruszaj, poruczniku. Dawaj, dawaj, piękne. Piękne. Jak bracia. I teraz by trzeba przejść tutaj jakoś do góry. Ogólnie, żeby podłożyć ładunek... Ach, dalej. Tych trzech typa. Wiecie co? Chyba pójdziemy z powrotem. A, tu już nie mogę za bardzo. Wiesz co? W prawo. Przejdź do skrzyni. I zobaczymy tą kamerkę. O, jest jakaś drabka, super. Wejdź na górę. Dawaj szybko. Dobra, mamy high grounda. Widzę cię na dachu. Jeden jest na dole. Tego mogą widzieć. Ale nożykiem? Nie, nożykiem też nie. Dobra, przejdziemy sobie tu. Dobra.
śmietnik po prawej. Pamiętaj, by segregować. Segregować. Piękne. Dobra, tego też by można dziabnąć, ale ich tutaj się roi. Opuścił broń. Jeden patroluje za drutem kolczastym. No. Dobra, tamten sobie coś tam w telefonie popyka. Zaszlachtuj go. Leży. Leży. Teraz tak. Tu by się przydała jakaś inna kamera, ale... Czysto. Jeden z lewej. Zaćkaj go. Kolejny martwy cień. Przejdź do skrzyni. Tu by chyba można podłożyć. Dobre miejsce na podłożenie ładunku. Jak sytuacja? Dobrze, do dzieła. Dobra. Ruchy. Bomba podłożona. Ruszam dalej. Okej, okay, gdzie teraz? Kolejny ładunek jest tam. Proszę idź państwa. Idź w lewo. Trzech cieni przed okay. tobą, jeden przy wozie, dwóch za zakrętem. Musimy odwrócić ich uwagę. W jaki sposób? Tu coś mamy. Odwrócić ich uwagę. To twój chleb powszedni. Gasimy światła. Jeden idzie do skrzynki elektrycznej. O ile nie wpadnie po drodze na mnie. Dobra, spoko, spoko. A tamten drugi? Masz jednego z prawej. Zabij go nożem. Śpimy na robocie, co? Leć, czysto. Czysto, totalnie? Nie no, wrócimy sobie tu. Tamci dwóch poszli do budynku. Nie wiem, jak ten będzie obserwował, ale... Zaszlachtuj. Ale spróbujemy dziabnąć tego. Klasyczny ghost. Na prawo. Idź ghost, teraz. Dobra, super. Ekstra. Co my tutaj mamy? Lewo. Tylko uważaj. Ten jest teraz w cieniu. No można by go dziabnąć, tylko nie wiem, czy tamten to widzi. Z drugiej strony można by też górą przejść, nie? Tylko... Mogę ruszać, sierżancie? Brak wrogów. Cię niecierpliwi. Dobra, spróbuję na górę. Mogę ruszać, sierżancie? Nieźle. Obszar czysty. Nieźle. Idź w prawo. Wejdź na górę. Dobra, dawaj na górę. Powinno być teraz czysto. Tam mamy jednego. Na pierwszym piętrze są otwarte okna. W środku widzę ruch. Już. Teraz ciekawe, czy... Powiedz, kiedy będzie czysto. Teraz ciekawe, czy tutaj górą przejdziemy. Raczej po tym kontenerze, nie? Naprzód. Zejdź na dół. Zejdź na dół. Zejdź na dół. Nie. Co on się powtarza? Dobra, przepięknie. Tutaj mamy już ładuneczek, ale dziabniemy go, co? Widzę pick-upa, w którym możesz podłożyć minę. Dobra myśl, sierżancie. Rozwal go. Słodkich snów, Mento. Idź do pojazdu. Dobra, podłóż. Podłóż tu ładunek, drugi. To już fantastycznie, uwaga. I gdzie mamy trzeci? Trzeci jest tam. Tu jeszcze poczekamy na tego gnyba. Widzę jedno. Chociażby można go dojechać, co? Okej, czysto. No, nie widział. Zaszlachtuj go, ghost. Dobra, z dobrej strony. Już myślałem, że... Zdjęty. Przejdzie z tamtej. Oj, byłoby źle.
Jeszcze dwa ładunki. Okej, okay, tylko tu mogą widzieć, nie? Ruchy Ghost. Użyj noża. Słodkich snów, dupku. Transporter opancerzony. Sam raz do zaminowania. Spoko, wszystko w porządku. Obszar czysty. Tam jeszcze jest góra, ale... Możesz podłożyć tam ładunek. Tak jest. Leć, czysto. Ale wracaj, wracaj. Gdzie jest ostatni? Ostatni jest tutaj. No to górę by trzeba sprzątnąć. Zdecydowanie górę by trzeba sprzątnąć. Ghost jeden jest na dachu. Znajdź mi drogę na górę. Do muru. Ruszaj, poruczniku. Kurczę, tu jest... Tu jest kiepsko. Na twojej drodze są cienie. Mogę tutaj jakoś odwrócić uwagę? Dywersja, coś? Zastrzel, tu jest zabij nożem. Mów, kiedy mogę ruszać. Strzelaj śmiało. Podeszlij mu gardło. Strzelaj, żeby zabić. Dobra, ale cudo. Idź na górę. Jakoś się udało. Ale ładnie to zrobił, nie? Bardzo szybko, nie byłem pewien, czy mu się uda. Dobranoc. Naprawdę nie byłem pewien. Dobra, jesteśmy na górze już. Teraz tak. Tu sobie zejdziemy i od razu tego. Chociaż... Zastrzel go. Nie, wymyśliłem coś innego. Piękna robota. Okej. Dobra. Dobra. Profesjonalista. No to tak, został ostatni. Tutaj jeszcze dwóch, tak? Zamyka. Dwóch zamyka. Ale perspektywy są bardzo ładnie ustawione. Tylko trzeba... Trzeba się dobrze ustawić. Na pewno tego jednego. Zobaczymy, czy są jakieś elementy. Zabij nożem. Spróbujemy jeszcze tego dziada. Najpierw tego wyciągnąć, nie? No, tutaj idzie. Masz jednego na drodze. Pokaż mu coś ostrego. Spoczko. Po lewej. Dziabnij go i w nogi. Już po nim. Dobrze. Dobra, podłóż. Pojazdy w zasadzie mamy z głowy. Wszystko gotowe, Johnny. Wiemy, gdzie jest Alejandro? Doskonałe wyczucie czasu. Znalazłem go. Gdzie? Czekaj. Jasna cholera. To on. Jest w izolatce. Dwóch przy drzwiach. Widzę ich. Ghost, mamy go. Jest sam. Pilnują go dwaj cienie. Nie na długo. Spotkamy się przed blokiem. Odbijemy go. Tak jest. Ruszam. Super. Dobra robota. Chodź, amigo. Alejandro zrobiłby to samo. Dokładnie tak. Pora zgrywać kowbojów. Dobra. Teraz już idziemy po niego. Ghost, jak spotkamy się z Ghostem, nie? Tak jest. Ruszamy. Uwaga na śmigłowiec. Chyba nas nie widzi. Blok więzienny, wejście przed nami. Cienie pilnują przejścia. Poślijmy ich do piekła i właśmy do środka. Ilu? Dobra, nie jest źle. Nieopancerzeni. Czysto. O kurczę, serio? Dobra, a ty tu rządzisz, Ghost. Ja będę tylko oglądał. Trzeba je wyważyć. Nie, Rudy. Zapukaj. Nie? Za mną. Serio? To tam. A oni wszystkich sprzątają. Ale to dobrze, dobrze, dobrze. Kolejni idą schodami.
Dobra, zmieniamy, widzę, że... Widzę, że na grubo. Ej, ale ta Givera to jest... To jest OP, nie no. To jest przesada. Jakbyśmy z taką łazili... Dobra. Czysto? Masz ich za plecami, sierżancie. Alejandro tam jest, duchy! Dobra, chodźmy, chodźmy. Teraz to już po ptakach, już trzeba działać. Spodziewajcie się wroga. No chodźcie, jebani cienie! Kurde, ale na jednego strzała schodzą. Otwórz ją, będę cię osłaniać. Johnny, kiedy rozwalę zamek, wchodzisz. Dobra. Po to tu jesteśmy. Alejandro! A, spokojnie, pułkowniku, to my! Soap! Rudy, Ghost! Myślałeś, że cię zostawimy? Czemu to kurwa tyle trwało, pendejo? Pełno tu cieni, czeka nas droga przez piekło. Zwalczmy ogień ogniem. W celach na górze jest więcej wakeros. Czas ich uwolnić. Orale, za tobą, Rodolfo. Dobra, super, widziałeś super, super. Nie, ale planuję potem złożyć mu wizytę. O. Ja też. Obstawili wszystkie piętra. Przygotujcie się. Gravesa to jeszcze dojedziemy, mam nadzieję. Tarcze balistyczne! Soap, rzucaj w nich wszystkim, co masz! Skurwysyny! Zabij wszystko, co się rusza! Dobra! Tarcza balistyczna, serio? Normalnie jesteście? Chyba czysto. Los Vaqueros są zamknięci w tamtych celach. Jesteśmy, Vaqueros. Czas wracać do domu. Tutaj, nie? Po was, bracia! Uwolnimy was! Forsujemy drzwi? Są zdalnie sterowane. Przełączniki są na posterunku dowodzenia. Nie ma sprawy. O, zupełnie amunicję tutaj. Słyszałeś, rozumiem. Otworzymy wszystkie. Sierżant Parra ma dla was broń. Bierzcie spluwy i zajmijcie pozycję. No, tak ma być. Dobra, ja mam teraz z granatnikiem jeszcze opcję. Do kantyna. To pora nakarmić wroga ołowiem. Cię nie wiedzą, że tu panowie. Mamy ruch! Ognia! Uwaga, na górze! Dobra, Rodolfo! Jeszcze w budynku? Dobra, przejdę przez szereg, bo... Bo tu się nudzimy z nimi. Kurde, ale że ta Givera ściąga na hita? To jest jakieś OP. Ja nie chcę w ogóle zmieniać. Dobra, jeszcze z tą tarczą był. A, tu wychodzą. Dobra, to macie... Macie zabaweczki. To jeszcze ktoś może być do góry, nie? Myślę, że oni tego obronią. Czysto, pułkowniku. Czysto. Dobra, myślałem, że pójdziemy tą stroną, ale rozumiem. Zajmę się tym. Dawaj, masz nożyce. Jak zawsze gotowy na wszystko. No! Jaki oni mają tutaj sprzęt, nie? Bez oskarżatka schodowa prowadzi na dół do wyjścia. Dołączymy do reszty. Wszystko mają. Pojazdy ewakuacyjne gotowe. Ghost podłożył ładunki, żeby ułatwić. Tak, tak, tak. Nie będę mówił na soupa, Johnny. I dobrze. Tylko Ghost może tak mówić. Musimy przekroczyć spacerniak, żeby wydostać wszystkich. Johnny. Tak, z prawej strony! Dobra, chodźmy, chodźmy. Jeszcze nie podchodzą tak bardzo. Kurde, ale ta spluwa to jest coś nieprawdopodobnego. Jak snajperka schodzi. No mało amunicji mi zostało, ale... Chyba wystarczy. Najwyżej będziemy lutować... Najdzikami jakimiś. Przebija pancerze wszystko. Mamy ładunek na mocie. Detonuj. Uwaga!
tym skarbie. Oj! Dobra, góra jeszcze. O, super, dzięki. A tam? Chyba czysto, dobra, idziemy. Jeszcze trzy ładunki. No dalej, skurwysyny. No, super, to też podpalone, pięknie. Góra. A jeszcze idą z tarczą. Ja tak wychodzę przed szereg, ale... Trzeba się nacieszyć tą bronią, nie? Chociaż troszkę. Rodolfo, dokąd teraz? Przejdziemy przez budynek, po lewej. Dobra, jest zbrojownia mała. Oj! Nie, dostał! Serio? Cholerni pozerzy. Chyba mamy chwilę spokoju. Bierz wszystko. Dobra, tej nie oddam. Będę obserwował was z dachu i osłania. Ja cię kręcę. Dobra, tej nie zmieniam, bo to jest jakieś cudo, ale... Przynajmniej amunicję mi dali do niego. Dobra, w koszykówkę troszkę pogramy, co? Waszymi głowami chyba. To tak namierza wszystko, wszystko jak na tacy. Dobra, Alejandro z góry. Coś tam dostał. Serio? Wiecie, gdzie on miał osłonę, nie? Tego się nie spodziewałem, że nawet tam mają. Dobra. Dawaj tych na tarczy. Ależ pięknie weszło. Nie no. Ta misja w ogóle świetnie tutaj idzie. No dawaj podnóżki, podnóżki. Pięknie. Dobra, idę do... Idę do brata. Dobra, to już takie niedobitki tam. Niedobitki. Super. Teraz idzie troszkę więcej. Uwaga, Nejdzik tam ma... Oj, dobra. Alejandro to tam Nejdzik, a nie, to był... To był gościk. On tam Nejdzik pod nogami i tyle. Bez problemu. Musimy się przedostać przez mur. Nie ma sprawy, chłopie. Dobra, mało ammo zostało, ale... Mam jeszcze ten granatnik ewentualnie. Oj! Kurde, helka. No to granatnik się przyda. O! Co ty mówisz? Wyjdźcie tu, a wy zostaniemy was stąd, słyszeliście? Głośność wyraźnie, Bryce. Idziemy do ciebie. Kto to? To przyjaciel. Już go lubię. Ale super. Dobra, poznacie się. Tak jest. Na razie czysto, ale cienie na pewno ściągają posiłki. Sierżancie McTavish. Dobrze cię widzieć, kapitanie. Ghost? Garrick, Price. Skąd wiedziałeś? Od Laswell. Dała znać, gdy Shepard zszedł z łączy. Laswell, solidna jak zawsze. Pułkowniku Vargas, to kapitan Price i sierżant Garrick. Dzięki za wsparcie, przyda nam się pomoc. Gas, Soap, Ghost, osłaniajcie, już! Ależ mega. Dobra, jest cała ekipa w komplecie. Teraz tu mamy pełny składzik, nie? Wielka piątka. Kurde, mało ammo, szkoda. Zdetonuj. To jest ten nasz. Wyślij ludzi na mury. Spinajcie się po linach. Ruchy, Johnny. Biegiem do lin. Tak jest. Cieniem wjeżdżę po prawej. Uważajcie. Dobra, jak mam się tam dostać? No, jeśli w wieży jest broń, to jej użyjcie. Spoko, spoko. Coś tu mamy. Hybrydówka.
Ja bym sobie w ogóle uzupełnił. Kurczę, tu jest też niezłe. Słodki Jezu. Dobra, nie ma czasu. Ja cię kręcę. Dobra, niech będą granatniki teraz. Pięknie. Przebijamy. Nie wiem, czy doleci. Oj, ładnie. Troszkę wyżej. Zaraz zdetonujemy. Super ekstra. Wszystko biegiem, póki czysto. Alejandro! Dobra, chyba tą snajperkę trzeba wziąć. Oj, 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 oj. Zbieramy się już? Dobra, tutaj co? Możemy ruszać, pułkowniku. Tak jest! Pora stąd spierdalać, bracia! Są, Ghost, gaz! Dobra, tutaj! Dawaj po linie. Czekamy, czekamy. W dół. Ci dwaj to nasi. Test! Rodolfo, bierz naszą ciężarówkę. Przyjąłem. A kierunek za mną! Rudy, widzimy się w domu. Tak jest, pułkowniku. Powodzenia. Kapitanie, za mną! Tak jest. Gaz, prowadź. Już. Ghost, są, jedziemy. Wskakuj. Gazu, gaz! Shepard nas wkopał. Wysłał Gravesa i cienie, żeby nas zabić i aresztować Los Vaqueros. Wiemy o tym. Lasbel troszkę pokopał. I co odkryła? Prawdę. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale. I do zobaczenia. Hej, hej, hej.